dobry, cześć, witam was w ostatnim czyszczeniu toaletki w tym roku i zabieramy się za pomadki. I postanowiłam w tym roku właśnie już nie dzielić ich na drogie i na tanie, dlatego że powoli goni mnie czas i chciałabym już tak, wiecie, poprawnie zakończyć to sprzątanie toaletki, co oznacza, że dzisiaj będziemy przechodzić, słuchajcie, mam zapiski wszystkie, przez 165 produktów, bo tyle mam właśnie rzeczy, pomadek do ust. I w to wchodzą błyszczyki, wchodzą pomadki takie w sztyfcie i pomadki płynne. Zaczniemy najpierw od pomadek w sztyfcie, których mam 27. Czyli mamy 27 pomadek, nie będę przedłużać, zaczynamy. Zaczniemy może najpierw od pomadek z nabli, bo widzę, że mam ich tutaj aż 5. I na pewno tam, wiecie, niektóre rzeczy będę słoczować, ale raczej no nie zrobię wam 165 słoczy. I to są te pomadki w sztyfcie z tej takiej kolekcji, która pojawiła się w tamtym roku? Tak mi się wydaje. Bardzo lubię te pomadki, więc na pewno coś tutaj zostawię, tylko wszystkie otwieram, żebym mogła zobaczyć sobie kolory. I teraz tak, mam odcień Chloe. Te akurat zesłoczuję, bo sama jestem ciekawa. Tu mam, wiecie, to jest niezesłoczowane, więc to pójdzie dalej. To jest odcień Full Me i to jest taki przepiękny odcień czerwony, ale ja szczerze mówiąc, jeżeli chodzi właśnie o pomadki czerwone, wolę pomadki płynne. Dalej mamy Party in Paris, to jest przepiękny róż. One też delikatnie różnią się formułami, ale nie pamiętam teraz dokładnie, jak to wygląda. Tu mamy Elusive i ona jest troszeczkę ciemniejsza, ale też jest przepiękna i Lover's Sleep. Wydaje mi się, że jeszcze gdzieś powinnam mieć jedną pomadkę, ale w tym momencie nie wiem gdzie. Tak one wyglądają w kolejności, czyli najpierw mamy Chloe, a to chyba o to mi chodziło. No to Chloe, mamy Party in Paris, później mamy Elusive i na końcu mieliśmy Lover's Sleep i myślę, że zastanawiam się, czy nie pożegnać się z tą Elusive, dlatego że to jest dosyć ciemny kolor i rzadko takie kolory wybieram i tak zrobię, żeby nie było, że wiecie, zostawię wszystkie, bo zaraz wam też, jak przejdziemy do błyszczyków, pokażę wam, jaki jest mój cel, ale te wszystkie trzy zostawię, bo faktycznie używam ich. Mam też dwie pomadki z NYXa, z tej serii Suede Matte Lipstick w odcieniu Brunch Me, która wygląda bardzo podobnie do Lover's Sleep, choć nie, no jest ciemniejsza. I jeszcze mam Can, którą kupiłam teraz właśnie na promocji w Rossmanie i ona wygląda podobnie troszeczkę do Party in Paris, chociaż ta jest bardziej intensywna. To są te dwie pomadki, one są nowiutkie, więc oczywiście je zostawiam i też już w tym tygodniu, jak oglądacie ten film, będzie film z całościową recenzją marki NYX. Mam też jedną pomadkę z Han. Wydawało mi się, że mam dwie, ale no mam jedną, przynajmniej tutaj w biurku. I to jest kolor 714, przepiękny nude, więc oczywiście też tą pomadkę zostawiam. To jest jedna z moich ulubionych. Patrzę, czy mam tu jeszcze jakieś. Aha, no i oczywiście mam też te pomadki z Bourjois, które też bardzo lubię. Numer 05 i 04, to jest 05. To już jest coś bardziej kolorowego. One też nie są już aż tak matowe jak te wcześniejsze, które słodziowałam. Są bardziej takie klasyczne, powiedziałabym, pomadki. Dużo łatwiej się aplikują na usta i są bardziej, no takie po prostu przejdziecie raz i już jest. Więc te pomadki też zostawiam. Mam pomadkę z Paese w odcieniu 25. I ona wygląda tak. I powiem wam szczerze, że w ogóle nie użyłam jej ani razu, bo dostałam ją ostatnio. Ale w sumie kolor mi się podoba, więc może zostawię ją. Postaram się jej użyć, bo chciałabym mieć jakieś zdanie na ich temat. Mam też pomadki z Origins 04 Petal Blush na przykład. I widzę, że jej użyłam raz, ale kolor jest bardzo ładny. Przypomnę sobie o niej. Przypomnę i będę jej używać. Mam też 12 English Rose i ona już delikatnie wpada w fiolet, tak, ale w ogóle widzicie, że one nie są aż tak napigmentowane jak te poprzednie, więc tą przekażę dalej. I tutaj mam taki balsam czerwonawy, ale raczej nie używam takich rzeczy, więc tej też się pożegnam. Z tą też się pożegnam. Mam też jedną pomadkę z Rimmel w odcieniu 200 Blush Touch. Miałam jeszcze gdzieś inną. Stówkę miałam, bo one są bardzo fajne, te z Rimmela. One są najbardziej nawilżające ze wszystkich, które wam do tej pory pokazałam, więc oczywiście tą zostawię, bo to jest taka, wiecie, fajna pomadka na co dzień, jeżeli nie chcecie tam za bardzo się stresować ustami, chociaż teraz i tak z maseczkami to tak średnio. Zostawiłam sobie też jedną pomadkę ze Smashboxa w odcieniu Freska. Reszta poszła po prostu na rozdania i jeszcze jej nie używałam
ale śmiesznie robi swatch. Ale jest bardzo ładny kolor, więc postaram się jej użyć w najbliższym czasie, żeby mieć jakąś opinię na jej temat, dlatego że jeszcze jej nigdy nie używałam. I z tych pomadek z Eveline Oh My Kiss zostały mi trzy kolory, takie, które faktycznie często używam, to jest 04, 14 i 02. To są takie pomadki, one są jeszcze bardziej nawilżające, jeszcze mniej kryjące, takie fajne na co dzień, one się jakoś mega długo nie będą utrzymywać, ale to jest właśnie takie połączenie błyszczyka z pomadką. Zobaczmy te kolory, czy dalej chcę mieć trzy. Okej, tak wyglądają te trzy kolorki. Myślę, że zostawię sobie te dwa, a tą 04 puszczę w świat. Więc zostawiam tutaj te dwie. Została mi jeszcze pomadka z Bobbi Brown, której jeszcze ani razu nigdy nie używałam. Nie, raz swatchowałam. Kurczę. Dobra, to jest 30 Tulle odcień. Bardzo ładny znowu, taki fajny, dzienny kolor, ale muszę znowu jej zacząć używać. Ale muszę właśnie ją przetestować, bo nigdy jej nie używałam, a dostałam ją po prostu w jakiejś tam paczce PR-owej. Odcień Dolce Vita z Narsa. To jest chyba jakaś miniaturka? Ale to jest znowu, o kurczę, ale ona jest w ogóle taka kremowa, taka aż lakierowa lekko, bardzo mocno odbija światło. To muszę, widzicie? Ja używam cały czas tych takich pomadek jak Hean, jak Bourjois, jak Rimmel, jak Nabla. Teraz już zaczęłam właśnie NYXa używać, a w ogóle zapominam o Narsie, o Smashboxie, o Bobbi Brown. Są drogie marki, które chciałabym wiedzieć, czy je lubię, czy nie, a sięgam po te tańsze. No ale dobra, teraz będę wiedziała. Dostałam też pomadkę właśnie z Paeze od Kokolity z napisem Mysdoncejta, to jest po prostu czerwień, no ale nigdzie jej nie oddam, bo jest napis Mysdoncejta, więc to jest taka, wiecie, pomadka, która zawsze ze mną będzie. I zostały mi cztery pomadki takie w sztywcie, których rzadko używam, bo mam Colourpop w odcieniu Kami, to jest pomadka, którą kiedyś cały czas nosiłam, więc też ona już jest stara, więc pójdzie dalej. Belle w odcieniu chyba 01, tak, 01 i tutaj też mam Belle w odcieniu 003, czy one się czymś różnią kolorystycznie? Zobaczmy, mówiłam Wam, że nie zeswatchuję, nie będę swatchować wszystkiego i prawie nie swatchuję wszystko. Ta z Biedry, czyli ta jest bardziej kolorowa. Kurczę, ale czasami ich używam. Dobra, zostawię je też. I tu mam taki mały Lippy Sticks z Colourpop i to jest odcień ASAP. Ale jak widzicie, jest taki bardziej pomarańczowy, nie, takich kolorów nie noszę, więc tą puszczę dalej. Pozbywam się siedmiu pomadek, niezbyt dobrze, ale znowu też nie najgorzej. Zostawiam te albo, które chciałabym przetestować, albo których faktycznie używam, więc może nie jest najgorzej. No dobra, to idziemy dalej. Teraz słuchajcie, błyszczyki. Jeżeli chodzi o błyszczyki, to mam ich 35 i teraz to, co właśnie Wam mówiłam, chciałam powiedzieć, że chciałabym zrobić tak, żeby większość moich pomadek, błyszczyków czy pomadek w płynie zmieściło się w tych moich organizerach z Anela organizery. Niestety ta marka już jest niedostępna z tego, co kojarzę, ale wątpię, żeby mi się to udało, bo mam ich 6 i tutaj się mieści 15 produktów, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie nie czuję jednak, żeby to się stało, no ale przechodzimy do błyszczyków, więc najpierw to, co się nie mieści właśnie do tego. I mam tak, błyszczyk z Lovely, w sumie nawet widzę, że mam dwa błyszczyki tutaj, to jest dziwne, bo zazwyczaj większość jest w torebkach, na pewno w torebkach mam Fenty i Fenty oczywiście zostają, Lovely H2O też zostają, mam trójkę chyba i czwórkę, bardzo lubię te pomadki, więc błyszczyki, więc one zostają. To jest to, co mam dzisiaj na ustach i to jest Rimmel Oh My Gloss Plump. W numerze 210, czyli taki nudziakowy błyszczyk. On jest dużo bardziej napigmentowany niż w sumie większość błyszczyków, więc też zostawię. On też bardzo fajnie powiększa usta, więc zostaje. Zresztą on jest dosyć nowy, więc też nie chcę się go pozbywać. Dalej mam błyszczyk z marki MOV w odcieniu Famous. Znowu bardzo ładny błyszczyk, tu może Wam dosłuchuję, bo to nie jest taka popularna marka. I on ma bardzo fajny taki właśnie różowawy kolor, taki różowo-koralowy, dosyć żywy, ale też fajnie wygląda na ustach. Mam też dwa błyszczyki z Golden Rose i myślę, że zostawię sobie teraz już tylko jeden. Mam Peach Nude i Coral Nude i wydaje mi się, że bardziej jakoś wolę ten Coral Nude. Nie, Peachy, który to jest? Peachy Nude. Bo on jest, chociaż on jest bardzo ciepły. Dobra, i tak wyglądają te błyszczyki. One są znowu bardzo fajne, ale szczerze mówiąc rzadko po nie sięgam. I teraz się zastanawiam, czy powinnam je zostawić, czy powinnam ich się pozbyć. Bo swojego czasu bardzo często ich używam i bardzo jej, wiecie, to zostawię, bo jednak nie kusi ten jaśniejszy kolor, to jest ten Coral Nude, a temu podziękuję. Mam też kilka, widzę tutaj, błyszczyków z Eveline. I to jest XL Lip Maximizer, w sumie 3. Aha, bo to są te nowe, które ostatnio właśnie dostałam i zostawiłam sobie właśnie kolor 04 Majorka.
05 The Caribbean i 02 Bora Bora. Wszystkie błyszczyki bardzo lubię, to też są właśnie błyszczyki powiększające usta, trochę mniej niż ten z Rimmel, ale znowu bardzo fajne, więc oczywiście tą trójkę zostawię, bo to wtedy i tak już zrobiłam selekcję i wybrałam tylko te kolory, których faktycznie używam. Tu mam błyszczyk z Lovely Glitter Lip Topper i tego w ogóle, ej słuchajcie, tego ani razu nie użyłam. Ani razu tego nawet nie zaswatchowałam, więc idę to dalej. Mam też błyszczyk z Paese z tej współpracy z Macadamian Girl i to jest odcień 4 i to jest przepiękny błyszczyk. Jaku ja go tak uwielbiam, to jest znowu bardzo mocno napigmentowany kolor. On nie powiększa już w żaden sposób, no ale jest przepiękny, więc ten oczywiście, że musi zostać. Tu mam błyszczyk z Dose of Colors i on jest, kurczę, dosyć stary. To jest Over the Top we współpracy z Desi. Ale też zobaczcie, że ja praktycznie większość zużyłam, bo on jest tutaj. Zobaczmy, jak wygląda na swatchu. No to jest po prostu taki bezbarwny błyszczyk ze złotą drobiną. Ale pachnie jeszcze ładnie, to mogę go zostawić. Właśnie powinnam wąchać te rzeczy. Więc to zostaje tak samo, jak oczywiście zostaje błyszczyk z Catrice. Widzę, że też już tutaj sporo go zużyłam. To jest 070 Nude Sapphire. To jest przepiękny, taki nudowy błyszczyk. Ma bardzo fajny aplikator. No zobaczcie, jaki jest piękny. On jest tutaj. Oczywiście, że te wszystkie kolory są inne, no zobaczcie, no to nie wygląda tak samo. Więc ten błyszczyk bardzo, bardzo lubię. Mam też błyszczyk z Anastazji, to jest ten odcień Bella, dlatego że mam w ogóle cały zestaw tych czterech błyszczyków z Anastazji. Jeszcze się do nich nie dobrałam, bo jeszcze nie nagrałam tego filmu z testem takich droższych kosmetyków, więc ten oczywiście zostaje. Mam tu też błyszczyki dwa ze Smashboxa i one chyba pójdą, bo ja ich w ogóle nie używam. Chciałam tylko zrobić swatcha. Oj, one są takie, te brokatowe, są takie brokatowe, że aż czuć ten brokat, więc tego nie chcę, nawet na swatchu już czułam. A tu mamy... mam już takie błyszczyki. I on też jest bardziej... to jest w ogóle błyszczyk? A nie, no gloss. Ale nie, to jednak nie jest mój klimat. One są dla mnie troszeczkę za gęste. Mam tu też błyszczyk we współpracy z Chloe Morello, który kupiłam właśnie w Nowym Jorku, nie, w Los Angeles jak byłam, ale on już się chyba tak troszeczkę zestarzał, więc pozbędę się go. I tu mam taką miniaturkę Velour Velvet Lip Glide i tego nie będę otwierała, po prostu wrzucę Wam do jakiegoś tam rozdania, żebyście też sobie mogli przetestować, bo no nie używałam go, tak samo jak mam tutaj błyszczyk, co prawda on mnie bardzo kusi. Bardzo mnie kusi, ale jest nieotwarty, a mam pełno innych błyszczyków, więc też przekażę go dalej. No i mamy tu jeszcze błyszczyki w tym opakowaniu. Mam dwa błyszczyki z Dose of Colors jeszcze. To jest odcień Brillo i ten był właśnie we współpracy z I Love Sara E, jak dobrze kojarzę. I w sumie jak patrzę, to ten we współpracy z I Love Sara E i ten we współpracy z Desi i Katie, one są bardzo podobne. I w sumie jak widzę, różnica jest taka, że ten ma troszeczkę więcej drobinek, ale zostawię je, bo w ogóle bardzo lubię opakowanie, bardzo lubię te błyszczyki, więc muszę mieć je po prostu wrzucone do tej mojej pierwszej szuflady, żebym mogła je widzieć, bo one były schowane tam dalej i ich nie widziałam. Mam też jeszcze błyszczyk w kolorze Messy Bun i to jest znowu błyszczyk, który ma bardzo mocny pigment. I tego właśnie nie używałam, więc tego może się pozbędę, chociaż bardzo lubię te błyszczyki, no ale nie używam go, więc po co mi. Tu mam też bezbarwny błyszczyk z Han, w ogóle nie używam bezbarwnych błyszczyków, więc też podziękuję mu. Błyszczyk z Nabli, Shine Theory Lip Gloss w odcieniu Dress Code. Zobaczmy, jak on wygląda, też dobrze pachnie jeszcze. Ja muszę Wam powiedzieć, że ja lubię takie błyszczyki troszeczkę bardziej gęste, trochę bardziej napigmentowane, ale jest jakaś granica, to dla mnie już za mocno przypomina pomadkę płynną, a nie błyszczyk. On też jest teraz ciemny, więc tu akurat, o ile uwielbiam pomadki płynne z Nabli, tak ten błyszczyk nie do końca. I widzę, że mam jeszcze tutaj 3-4 te trzy, bo to nie jest ten. I zobaczmy, czy wszystkie są takie. No ale wydaje mi się, że pewnie tak. No... nie, to jednak, bo wiecie co, jeżeli chodzi w ogóle o błyszczyki, to ja zdecydowanie wolę takie jaśniejsze. Coś jak na przykład chociażby to. Ale to będzie, no... nie, one są za bardzo napigmentowane i za mało są po prostu błyszczykami. Tu mam jeszcze taki brokatowy. On się nazywa Crazy Diamond. I zobaczmy go. Nie, i on ma... nie. Te akurat, zobaczcie, jak jestem fanką tych pomadek płynnych z Nabli, tak tych błyszczyków bardzo, bardzo nie. I tu w ogóle zobaczcie, że to jest praktycznie to samo. Nabla i Smashbox. No i tak jak mówiłam, nie lubię tych ze Smashboxa, bo za mocno czuć brokat. Mam jeszcze jeden błyszczyk, a pamiętam, bo to było tak, że bardzo chciałam kupić ten błyszczyk z I Love Sara E, ale on był niedostępny, jak byłam wtedy stacjonarnie w Nowym Jorku. I na pocieszenie kupiłam sobie ten błyszczyk z MAC-a. To jest odcień Very Lightly. To jest lip gloss po prostu. I zobaczmy, jak wygląda porównanie.
Te trzy są praktycznie identyczne. Powiedziałabym, że właśnie ten z maka ma najwięcej brokatu, drobinek, a ten, czyli tak idzie, no w sumie idealnie po kolei, ale zostawię te trzy, jak sobie wyciągnę, może w końcu będę używać ich częściej. Mam tutaj też błyszczyk z Essence Plumping Nudes, bardzo go lubię, to jest odcień 03 z She's So Extra. Ej, w ogóle nazwa podobna do tych produktów Patricka, nie? No, zostawię, bo ten akurat lubię. Tu mam też błyszczyk z Golden Rose Vinyl Gloss i chyba jakoś nie byłam największą fanką, bo to jest, było chyba coś takiego jak właśnie te z Nabli. No i ja widzę osoby, które mogą lubić takie błyszczyki, bo one są bardzo mocno napigmentowane. To jest praktycznie 100% krycie i nie błyszczy się aż tak mocno jak powiedzmy takie klasyczne błyszczyki, ale to jednak nie jest to, co ja w tym momencie lubię, więc podziękuję. Mam tu też błyszczyk z Narsa Santo Domingo, kurczę, kupowałam go w Stanach. Tak się cieszyłam, że go dostałam. A i widzicie, to też jest to samo, chociaż on jest taki trochę lżejszy, więc zostawię. Chciałabym go zacząć używać. Taki jest mój cel. I tu widzę, że mam jeszcze kolejne te błyszczyki z Nude Look. Zobaczmy ten, bo miałam tu wcześniej, już rozkminialiśmy te Nude Look i tak. Zobaczę, czy wolę, który wolę. Wiecie co, zostawię sobie ten. Zostawię jeden, żebym miała cokolwiek i zostawiam odcień Pinky Nude. Czyli taki bardziej różany, a za te podziękuję. I mam jeszcze Extreme Shine Lip Gloss Eveline, ale chyba wolę tamte XL. Tylko zrobię szybko swatcha, no. Plus ten kolor jakoś tak, nie wiem czemu ja go mam. To jest kolor Baby Nude. Więc słuchajcie, tu nawet dobrze mi poszło, zobaczmy liczbowo. Zapomniałam jeszcze o tym błyszczyku z Belle Lip Topper. I teraz wiecie co, chciałam zrobić tak, żeby wszystkie błyszczyki mi się zmieściły do tego jednego. I zabrakło mi tyle miejsca. Więc za ten bel podziękuję. I teraz, czy mogłabym z czegoś zrezygnować? To może zrezygnuję z tych błyszczyków Nude Look? No dobra, to zrezygnuję z tego. I teraz wrzucę tutaj to. O, patrzcie, mieści się. O, o. Dobra, no to tak. Czyli zostawiam 15, co oznacza, że 20 się pozbyłam. Wow. Teraz jestem z ciebie dumna. Ale zobaczcie w ogóle, że ja kiedyś praktycznie w ogóle nie używałam błyszczyków i teraz aż 35, to jest sporo. No ale dobra, przechodzimy teraz do pomadek płynnych i miałam ich, aż muszę zobaczyć, bo już nie pamiętam, 104 błyszczyki płynne. Okej, to może przejdźmy najpierw przez te, które mam w tych opakowaniach i tu pierwsze widzę, że mam Nable. No i teraz jedziemy po kolei, myślę, że postaram się być tutaj ostra, bo naprawdę nie chcę zostawiać pomadek, których nie używam. Niestety większość będzie neutralna, ale no niestety w takich pomadkach widzicie mnie na co dzień. I czyli tak, Romanticized, ona jest taka bardziej różana, ale faktycznie to jest coś ładnego, więc zostawiam. Placebo, to jest, jak zobaczycie, trochę ciemniejszy kolor, ale on jest taki, no nie, no ja muszę wam pokazywać te kolory, no sorry, ale inaczej nie mam. Nie mam jak. Albo wiecie co, wiem co zrobić. No dobra, zrobiłam swatche wszystkich tych pomadek z Nabli i teraz tak. Romanticized, robię tak po kolei, czyli tu mamy Romanticized, zostawiam, Closer, zostawiam, tutaj mamy ten Placebo i on jest troszeczkę ciemniejszy, ale dalej bardzo mi się podoba, więc go zostawię. Teraz tu mamy ten intensywny róż i to jest Vivid Velvet i tego się pozbędę. Dalej mamy odcień Berry Bite i to jest dosyć ciemny kolor, ale on ma coś w sobie, więc myślę, że też mogę mieć ze dwie, trzy takie ciemniejsze, ciemniejsze kolory i one myślę, że też fajnie się sprawdzą. Attractive to jest tutaj ten odcień i on dla mnie jest zbyt taki brązowy, więc tutaj podziękuję. Alter Ego znowu jest przepięknym, takim mocniejszym, bordowo-różanym odcieniem, zostawię. Melrose to jest tutaj ten i w opakowaniu on mi się bardzo podoba, ale zobaczcie jak on ciemno wychodzi, więc niestety podziękuję. Sweet Gravity, on jest znowu bardzo, bardzo ciepły, więc też pamiętam, że zawsze mi się on podobał w opakowaniu, bo on wygląda pięknie w opakowaniu, ale u mnie na ustach jest po prostu zbyt pomarańczowy, więc też podziękuję. Baudelaire to jest ten tutaj bardzo ciemny. On jest trochę podobny do Placebo, ale właśnie jest odrobinę ciemniejszy, więc też już mu podziękuję. Lysergic Red to jest metaliczna czerwień. Nie dziękuję. No i odcień Roses, czyli znowu przepiękny taki różany kolor, zostawię. Czyli w sumie połowa zostaje, połowa
idzie sobie dalej. Mam dwie pomadki, na pewno mam więcej. Na pewno, na bank mam więcej, ale nie wiem gdzie. Pomadki z Kylie Kristen, przepiękny kolor. Zawsze kiedy go mam na ustach, to się mnie pytacie, co to jest. I to jest tutaj ta pomadka. Ona niestety jest bardzo wysuszająca usta i pewnie niedługo powinnam się jej pozbyć, ale jeszcze chwilę się nią nacieszę. I odcień Posy K, to ona jest jeszcze starsza, ale widzę, że w sumie trochę jest podobna do Roses, ale właśnie Roses jest jeszcze ładniejsza, więc Posy K znowu wpada w takie fioletowe tony, które uwielbiałam ze 2 lata temu, więc za tą też podziękuję i zostawię tylko sobie właśnie tą. Z Anastasii mam dwie, mam Crush i mam American Doll, przepiękna czerwień, ale podziękuję. No i tak Crush, ona kurczę, słuchajcie, ma tak piękny kolor. Ja sobie ją zesłoczuję tutaj tak z boczku, żebym wiedziała, czy mam coś podobnego do niej, bo to jest jeden z ładniejszych odcieni i chciałabym zobaczyć, czy będę miała coś takiego, ale no ona jest za sucha. Ona po prostu robi taką skorupę na ustach, że no nie ma opcji, żebym ją zostawiła. I jak patrzę do tych z Nabli, to troszeczkę ta Closer jest podobna, ale ona ma troszeczkę więcej takich różanych tonów. Widzicie? Gdzie ta Crush, powiedziałam, że jest taka neutralna. No dobra, tak wygląda pierwszy zestaw, idziemy dalej. Tu mam dwie pomadki z Affect, Zen i Simplicity. Zen jest taka bardziej brązowawa, a Simplicity delikatnie wpada w takie właśnie fioletowe tony. Chciałabym zostawić chociaż jedną, żeby mieć. Co myślicie? Kurczę, one są trochę ciemne. Zostawię sobie tą kurczę, nie wiem. Dam do ostatniej szansy i zobaczymy. Pomadka z Pixie w odcieniu Really Rose, ale chyba jakoś... Ale kolor ma ładny. Trochę podobna do Roses, ale delikatnie bardziej wpada w takie czerwone tony. Zostawię, podoba mi się. Tu mam pomadkę z Sam Marcel Luxurious Liquid Lipstick w odcieniu Claudine. Chyba jej nie używałam za często. I ona jest taka brązowawa, więc podziękuję. Tu mam właśnie tą z Bourjois, tak jak mówiłam Wam w ostatnim filmie, dużo bardziej wolę te nowe Velvet Matte Ink, Rouge Velvet Ink, więc za tą podziękuję. Tutaj też mam jakąś mega starą pomadkę z Belle, więc też już podziękuję jej. Pomadka z Eveline, zdecydowanie mam takie, które bardziej lubię, więc też się jej pozbędę. Tutaj mam z Physicians Formula w odcieniu Coral Minerals i kolor jest boski. Kolor jest przepiękny. No, zobaczcie, nie miałam jeszcze nic takiego z tych wszystkich, ale niestety ona się nie utrzymuje najlepiej na ustach, ale przez to, jaki ma kolor, zostawię, bo tak bardzo mi się ona podoba. Kobo 707 Envy Love. I słuchajcie, nie pamiętam, ale kolor ma bardzo ładny, więc zostawię. Muszę sprawdzić. I mam tu, widzę, pomadki z Hean. Jedna z moich ulubionych formuł i mam odcień. Zobaczmy, czy potrzebuję wszystkich. Tej chyba nie potrzebuję. To jest Jazz. Ona jest dosyć ciemna. I zostawiłam już tą z Nabi, ale ta jest taka bardziej bordowa. Nie no, one są podobne. To zostawię tą z Nabi. Ej, ta jest nowsza. Może tą z Nabi... Pozbędę się tej z Nabi, a tą z Hean zostawię. Tu mam odcień Salsa. To jest bardzo fajny taki różowy, żywy kolor. I mam jeszcze... A to jest Pierrenę. A Pierrenę mogę się pozbyć, bo nie używam jej od ostatniego sprzątania. Tu dalej mam pomadkę z Hean Matte Liquid Lipstick w odcieniu Amy. I muszę Wam powiedzieć, że tamte dużo bardziej lubię, chociaż ta ma ładny kolor, ale jednak te... jak one się nazywają? Velvet Matte Lip Tint dużo bardziej wolę, więc za tą podziękuję. I tu mam dwie pomadki z Rimmela. Zostawię sobie tą jaśniejszą, czyli 820. Pozbywam się, a zostawiam 210 Rose and Shine, bo to jest cudny kolor. Już Wam pokazuję, jak ona wygląda. O, zobaczcie. Piękny. Piękny kolor, więc tą zostawiam. Dobra, idziemy dalej. Patrzcie, na razie mam całą jedną pustą przegródkę. I tu mam te pomadki z Bourjois Rouge Velvet Ink i ja Wam je już raz swatchowałam i muszę Wam powiedzieć, że nie chcę, co prawda one są nowe, ale nie chcę zostawiać ich wszystkich, no bo to nie wszystkie są moje kolory, więc myślę, że na pewno chcę zostawić ten ciemniejszy odcień, czyli numer 10. Zostawię sobie oczywiście tą moją klasyczną czerwień, czyli numer 09. I tu mamy jeszcze tej intensywnej różowej pomadki, też nie będę nosić. I tu mam numer 15 i mam 4. Wiecie, to zostawię sobie te i jeszcze mam 3.
Tak, i trójkę też zostawię. Okej, więc zostawiam sobie te wszystkie kolorki i resztę przekazuję dalej. Pomadka z Belle Matte Liquid Lipstick. One są już w tym momencie, one są dalej bardzo fajne, bardzo długo się utrzymują, ale faktycznie trochę przesuszały usta i w tym momencie mam już lepsze pomadki, więc myślę, że pozbędę się wszystkich tych pomadek z Belle, chociaż zostawię sobie dwójkę, bo ona faktycznie jest taka mam typowo dzienną, a tu jak widzicie są trochę ciemniejsze kolory, więc zostawię sobie numer 02. I mam jeszcze pomadki z Wet n Wild i one są fajne, ale zostawię sobie tylko jedną, czyli tą Rebel Rose wyrzucam, bo ona też już jest mega stara, a zostawię sobie Coral Corruption, bo to jest faktycznie taki fajny, żywy, koralowy kolor. I jak widzicie też nie mam takich pomadek jeszcze z tych, które zostawiłam, więc sobie taką jedną zostawię. O, i mam tutaj Candy Cane Kylie. Zobaczmy ten kolor. I ona jest taką typowo nudziakową pomadką, ale znowu wydaje mi się, że trochę jest podobna do Nubli Closer, więc też już przekażę ją dalej, no bo to są dosyć stare pomadki. Tu mam pomadki z Sephory jeszcze nie otwarte, dlatego że chciałam sobie zostawić właśnie dwie i reszta poszła do Was, czyli numer 13? Serio? Ale przecież 13 kiedyś to była moja ulubiona pomadka, pamiętacie? No dobra, zostawię ją. I 81. Czyli zostawię sobie te dwie pomadki, żeby trochę je, wiecie, sobie przypomnieć, co mi się w nich tak bardzo podobało. Widzę, że jednak znowu znalazłam jeszcze kolejne pomadki z Nubli. Myślałam, że to już wszystkie. Czyli mam After Rain, Status Single i Acrylic Love, a to były wszystkie te z takiej tej kolekcji walentynkowej. Uuu, ten jest piękny. Ten jest piękny i to jest After Rain. To jest taki intensywny, taki różano-czerwony odcień. Taki, no prawie że neonowy. Status Single, jak widzicie, jest bardziej fioletowy od tego, którego zostawiłam. Teraz zastanawiam się, który... Nie, dobra, zostawię sobie tamten. I tu mam jeszcze Acrylic Love i to chyba była przepiękna czerwień. Tak, i tą czerwień też sobie zostawię. Dobrze, czyli idziemy dalej. Mam pomadkę z Dose of Colors Warm and Fuzzy. To jest genialny kolor. To jest, słuchajcie, przepiękna pomadka, która oczywiście, że u mnie zostaje. To jest taki jeden z moich ulubionych nudziaków, więc ta zostaje. Tu mam pomadkę z YSL w odcieniu numer 5 i szczerze mówiąc, nie za bardzo jestem fanką tej pomadki. Ona jest taka... Jak zazwyczaj te takie droższe pomadki faktycznie są lepsze, tak za tą nie przepadam. Bo ona też nie ma takiego pełnego krycia, muszę się namęczyć, żeby ją nałożyć, więc ona idzie dalej. Smashbox, ona też już jest niestety stara. Kiedyś bardzo jej lubiłam, ale one w ogóle bardzo szybko zastygają. No właśnie, ona też już zastygła, bo ona w ogóle ma taką konsystencję piankową. I niestety, jeżeli właśnie macie te ze Smashboxa, to trzeba szybko je zużywać, bo szybko się niestety niszczą. Tu mam z żółe odcień French Kiss. I stara. NARS, odcień Low Rider. I ten kolor jest bardzo ładny. Tą jeszcze sobie zostawię. Teraz wiecie, będzie wiosna, lato, może nie będziemy chodzić w maseczkach, kto wie, więc może jeszcze mi się przyda. Tu mam pomadki z Kat Von D dwie i one niestety już są dosyć stare. Mam Lovecraft i Lolitę. Lolitę już na pewno wyrzucam, bo ona jest mega stara. A ta Lovecraft, mam pełno takich kolorów, więc też mogę się jej pozbyć, bo rzadko jej używałam. Tu mam znowu żółę. I znowu już jest stara. No dobrze, skończyła mi się już bateria. W międzyczasie porobiłam kolejne swatche, więc teraz przechodzimy przez wszystkie pomadki Golden Rose. Mam ich sporo, więc zacznijmy najpierw od tych My Matte Lip Ink. To są najnowsze pomadki. I teraz tak jak widzicie tutaj, to jest numer 09, zostaje. 01 jest dosyć taka sina, więc tej mogę podziękować. Dalej mam pomadkę nieotworzoną w numerze 11, więc ta idzie dla Was na rozdanie. 04 jest, jak widzicie, taka dosyć taka rudawa, więc też na razie jej podziękuję. Numer 13 to jest czerwień, ale mam już inne czerwone pomadki, więc też jej podziękuję. Numer to jest chyba 06. Ona jest strasznie fioletowa i strasznie chłodna, więc też nie dziękuję. I ostatnia to jest numer 10 i ona jest znowu bardzo ciepła, taka lekko brązowawa, więc też nie. Ale ten odcień, ten pierwszy, to jest jedna z piękniejszych pomadek, jakie miałam, więc bardzo się cieszę, że tą zostawiam. Więc teraz przechodzimy przez te kolejne Golden Rose, ale w międzyczasie znalazłam jeszcze jedną z Belle w odcieniu Sopot. Wolę tą Warsaw, bo ona jest mniej różowa, tylko bardziej taka typowo nudowa, więc za tą dziękuję. I tu mam kolejną czerwoną pomadkę z Wet n Wild, ale myślę, że mam już inne czerwone, które bardzo lubię i tą też mogę już przekazać dalej. No dobra, więc jedziemy teraz kolejny rząd.
I tu mamy z tej serii Nude Look numer 03 Rosy Nude. I to jest właśnie nude, który mogłabym zostawić, bo ona jest jasna, ale nie wpada ani w takie zbyt trupie tony, ani w takie typowo, powiedzmy, że beżowe, na które u mnie po prostu wyglądają źle, więc tą zostawiam. Tu mamy 34 i to znowu jest piękny kolor, czyli tą 34 też zostawiam. Później przeszłam znowu do Nude Look i to jest 01 i właśnie ona jest dla mnie troszeczkę zbyt taka beżowo-brązowa, więc za tą podziękuję. Wiecie, że ja właśnie prawie, że wyrzuciłam tą najpiękniejszą nie. A, tu jest, dobra. Szukałam tej z Golden Rose. Dalej mam 102. Znowu przepiękny kolor, taki nudowy, ale jasny. 35 to jest po prostu cudo. Jak coś to ta była, sorki, nie powiedziałam, soft and matte, bo mam tutaj różne te kolekcje. Tu mam typową long stay, czyli tą klasyczną i to jest tutaj ten kolor i znowu przepiękny, więc zostaje. Znowu long stay 33 to jest to. I teraz tak patrzę, to mogę przekazać dalej. Znowu soft and matte 111 i to jest tutaj ten kolor, znowu bardzo mi się podoba. Ja lubię takie lekko czerwonawo-rudawe, ale znowu jest bardzo bliska granica pomiędzy właśnie tym, co mi się nie podoba, bo to jest na przykład dla mnie za jasne, zbyt pomarańczowe, a tym, co ubóstwiam, czyli to jest to i to zostawiam. Dalej miałam odcień 106 i ona jest troszeczkę zbyt taka brązowawa, więc tą przekazuję dalej. 109 jest taka intensywna, ale ją zostawię. I 108 znowu jest przepiękna, czyli to były tutaj te dwie ostatnie, ta jest cudna. Muszę w ogóle te pomadki, kurczę, z Golden Rose wyciągnąć gdzieś na wierzch, żebym o niej nie zapomniała, bo czasami zapominam o tych pomadkach z Golden Rose. No a zobaczcie, jak mają przepiękne kolory. Dobra, i teraz widzę, że zostały mi już tylko te takie, które mam tutaj powrzucane. I mam na razie 2,5 tych wolne, więc idźmy dalej. Tu mam tą beżową z Bourjois, to jest ten odcień 02. Jedna z Was mi napisała, że właśnie ta 02 jest średnia, ale też jak patrzę po kolorze, to jest ona troszeczkę zbyt żółta. Ten beż jest taki zbyt żółty, więc to myślę, że mogę przekazać dalej, tym bardziej, że ona jest świeżutka. Fresa, tak? Fresa? Fresh, Fresa z Zoos of Color. Przepięk, och, ja się rozpływam. Lekko opalona skóra, piegi, wytuszowane rzęsy i ta pomadka. Nic więcej mi do szczęścia nie potrzeba, więc oczywiście, że ona zostaje. I jeszcze odcień, o nie, to odpadło, ale wydaje mi się, że to jest kolor Coral Crush, czy coś tam z koralem. Ale znowu, to jest jeszcze stopień wyżej, jeszcze coś bardziej intensywnego i to też oczywiście zostaje, bo uwielbiam te pomadki z Dose of Colors. Teraz znalazłam jeszcze trzy nudowe takie z tej serii My Matte Lip Ink, więc szybko je zesłoczuję i zobaczymy. Dobra, i tu widzę, że pozbywam się numerku 0302, bo to są tutaj te dwa odcienie, a ten chyba sobie zostawię, no bo to jest coś, co ja lubię, czyli 05. Tu mam jeszcze jedną pomadkę z YSL, tylko że 10. No i tak jak mówiłam, nie do końca za nimi przepadam, więc podziękuję. Tu mam pomadkę z Urban Decay w odcieniu Backtalk. Też nie do końca ona mi podeszła, ona znowu jest taki bardziej róża, chociaż jest bardzo podobna do tej, którą przed chwilą... Nie, ona jest trochę bardziej taka wpadająca w fiolet, więc też już jej podziękuję. Tą pomadkę zostawiłam z Maybelline Super Stay Matte Ink, dlatego że cały czas mi piszecie, że one są genialne. Ja raz testowałam jeden kolor i no nie. To jest kolor, słuchajcie, nie wiem, A125. I to jest taki fajny, różowy, dosyć intensywny kolor, więc zostawię, żeby ją przetestować, bo dostałam ją kiedyś chyba od Kokolity, czy coś takiego. Z Jeffree Star Cosmetics mam trzy kolory, mam Doll Parts, Rose Matter i Celebrity Skin i myślę, że pożegnam się już z Doll Parts, bo ona znowu, jak widzicie, jest taka bardziej różowawa, fioletowawa i ona już jest dosyć stara, ale te jeszcze zostawię, uwielbiam Rose Matter. To jest mój ulubiony kolor z całej kolekcji Jeffree Star, bo to jest taki przepiękny, żywy... Nie, on nie jest żywy, on jest taki przepiękny, świeży róż. O, więc te oczywiście zostawiam. Widzę, że mam tu jeszcze jedną Kylie w odcieniu Autumn i to jest znowu właśnie taki fajny, rudawy odcień, ale przepięknie wygląda akurat do mojej karnacji, więc też jeszcze ją zostawię. Tu mam pomadkę z Sephory w kolorze 41 i ona jest taka brązowawa, więc podziękuję za tą, ale Sephory mam jeszcze kolor 03 i to jest bardzo fajny, znowu taki bardziej żywy odcień. Przepięknie znowu wygląda na ustach do lekko takiej, wiecie, za przyrumienionej karnacji z wytuszowanymi rzęsami, więc tą też sobie zostawię. Moje ulubione pomadki z Guerlain mam je w odcieniu M65 i M71 i oczywiście one muszą zostać, nie ma innej opcji. Fenty Uncuffed.
nie przepadam za bardzo za nimi, ale bardzo podoba mi się kolor w momencie, kiedy mam tylko wytuszowane rzęsy i właśnie nie wiem, co zrobić. Bo one... Nie zostawię, nie. Uncuffed idzie dalej, dlatego że no nie jestem zadowolona z formuły, więc nie będę jej używać. Tu oczywiście Heian Matte Lip Tint Long Lasting. To jest ten kolor Reggae, czyli mój ulubiony. To jest moje już drugie opakowanie, więc zostaje. Ofra Duchess. Nie moje kolory już w tym momencie, więc idę dalej. To jest pomadka z Diora w odcieniu 574. Kiedyś ją uwielbiałam i myślę, że dalej mogę ją zostawić, bo to jest po prostu taki klasyczny nude, ale bardziej wpadający w róż, więc tą zostawiam. Ona też ma przepiękną formułę i jest piękna. Jeszcze jedna Kat Von D, więc też już jej nie chcę. Huda Beauty w odcieniu Trophy Wife. To jest dosyć ciemny kolor. Oj, oj, jakie to jest ciemne. Nie chcę. To jest, no patrzcie. To nie jest to, co lubię w tym momencie. My Secret w odcieniu 207. Bardzo przyjemna pomadka, ale kolor niestety nie do końca. Chociaż zostawię. A, co? Ona jest tania i fajna. A, i tu mam jeszcze jedną Jeffree Star. Uuu, tą też uwielbiam. To jest Calabasas. Znowu, genialny kolor. I tu mam jeszcze trzy pomadki z L'Oreal. Mam jedną w odcieniu Eye Saver. I to jest dosyć taki... Oj, no nie podejdzie mi ten kolor. Ona jest zbyt taka jasna, barwiowata i intensywna. Tutaj mam z MAC-a jedną pomadkę i znowu, kurczę, no nie używam takich kolorów, no. No niestety. Chociaż może mi podejdzie? Spróbuję. To też zostawię do testu. I tu mam taką miniaturkę Kylie i ona też już jest dosyć stara, więc się pozbywam. Policzmy. Słuchajcie, zostało mi 50 pomadek płynnych, czyli oznacza to, że pozbywam się 54 pomadek. I osiągnęłam swój cel, bo zobaczcie. Tu mam błyszczyki. Tu mam takie pomadki w sztywcie. I tu. I patrzcie na to, ostatnie. Mam tutaj 5 pomadek płynnych i 3 pomadki w sztywcie. I to jest wszystko. Jestem tak zadowolona, że udało mi się tak mocno ograniczyć tą kolekcję i że zostało mi faktycznie to, co chciałabym używać. Przez to mam nadzieję, że teraz częściej będę sięgała po inne kolory, a nie tak jak mam w zwyczaju, jedną katuję non-stop. Więc słuchajcie, bardzo dobrze poszło mi w tym filmie. Tak na zakończenie, taka wisienka na torcie. I no jestem zadowolona, naprawdę jestem bardzo zadowolona, więc mam nadzieję, że Wy też miło spędziliście ze mną czas. Sorki, że to trwało aż tyle, no ale mieliśmy bardzo dużo produktów do przerobienia. Swatchy porobione, więc ja teraz mogę już kończyć. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, no i widzimy się za niedługo, a w kolejnym sprzątaniu toaletki myślę, że za rok. Smutno, ale szybko to minie, więc do zobaczenia, pa!